Na zaproszenie dyrektora Instytutu Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej profesora Witolda Stankowskiego oświęcimską uczelnię odwiedził dr Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wygłosił on wykład pod tytułem Przyszłość pamięci, zagadnienia węzłowe i wyzwania na XXI wiek. Cały czas zastanawiam się nad tym, skoro tak wiele wiemy, chociażby no, mają miejsce badania historyczne, spotkania ze świadkami historii, to jednak cały czas dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń, wydarzeń w historii, które słyną z pewnych okrucieństw, okropności wojny. Czy chociażby mamy tutaj na uwadze to, co się wydarzyło tak niedawno w byłej, na obszarze byłej Jugosławii w latach 90. I to, co mnie uderzyło, to to, że jednak nie mamy pewnego takiego konceptu edukacyjnego, jak to wszystko przekazać, żeby zatrzymać jakąś tam machinę. Najważniejsze jest z tego wykładu, co wyniosłem, to fakt, że Muzeum Auschwitz-Birkenau jest tym miejscem ważnym na ziemi oświęcimskiej, w Polsce, w Europie, na świecie. To mnie bardzo cieszy, że jednak wiedza o tym miejscu, ona cały czas się poszerza, rozkwita. Bym sobie oczywiście życzył, żeby była ona przedstawiana w pewnym takim całym kontekście historycznym. Oprócz studentów PWSZ wykładu wysłuchali także uczniowie klasy humanistycznej z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 imienia Stanisława Konarskiego wraz z opiekunem, nauczycielem historii Sławomirem Podgórskim. Wykład doktora Piotra Cywińskiego był pierwszym z cyklu spotkań organizowanych przez Instytut Politologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Celem tych zaproponowanych na przyszłość wykładów jest przede wszystkim poznanie dokładnie środowiska, w jakim się znajdujemy. Jednak Oświęcim, miasto Oświęcim czy ziemia oświęcimska to jest kopalnia wiedzy, a świadczą o tym chociażby instytucje, które funkcjonują niedaleko samej uczelni, które są w jej pobliżu. Oczywiście samo Muzeum Auschwitz-Birkenau jest bardzo ważną instytucją muzealną, z którą trzeba współpracować i stąd uważałem za bardzo celowe, aby niejako dyrektor tej jednej z głównej instytucji muzealnej rozpoczął taki cykl wykładów, a w kolejności taką mam nadzieję i tak bym sobie życzył, żeby wykłady miały miejsce również w murach naszej uczelni i żebyśmy gościli osoby, które kierują innymi bardzo ważnymi instytucjami, jak chociażby Centrum Spotkań Młodzieży, czy też Centrum Modlitwy, Centrum Maksymiliana Kolbego. To są instytucje, które są w Oświęcimiu, które uczestniczą w bardzo ważnej chociażby dyskusji historycznej, jeżeli chodzi o samo miasto Oświęcim, o ziemię oświęcimską. Stąd takie przesłanie, abyśmy wspólnie organizowali takie spotkania, taki cykl wykładów z taką formułą otwartą, nie tylko wyłącznie hermetyczną dla studentów, ale również dla chociażby młodzieży, która tutaj się uczy, która zamierza tutaj związać się z tym miejscem, a jeżeli może nie od razu związać się, to przynajmniej do tego miejsca powróci.